baila caliente. Esa es la salsa con la danza.
Informacje, ale zanim się nim podzielę, przepraszam bardzo, chciałabym zaprosić na scenę na początek naszych gości specjalnych. Pan Paweł Papka, siatkarz, zapraszam. Powiedział, że dziś tylko w roli sportowca, także zapraszamy. Pani Ewa Cichocka z Czerwonego Tulipana, zapraszamy. Pan Jerzy Polakowski z Body Perfect, zapraszamy na scenę. Patrona honorowego całego dzisiejszego wydarzenia, prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Zapraszamy. Przedstawiciela organizatora z Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Anna Wolak z prezydium. Zapraszam. Brawa. Jest z nami koordynator całego wydarzenia, Piotr Herman z Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Piotr, nie chowaj się, chodź. Chodź na scenę, tak? No i osoba, na którą czekamy i do której trzeba było się bardzo ładnie uśmiechać. Kontroler wszystkich kontrolerów. Pan Dionizy Zejer z Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych. Zapraszam. Słuchajcie, i ten człowiek właśnie będzie miał dla was najważniejszą dziś informację. Widzę, że nasza niespodzianka jest już prawie gotowa. Pozwolę sobie tylko przekazać informację, że w związku z niespodzianką, tak jak zapowiadaliśmy, będzie to zumba w deszczu. Także później będzie dla was ta wyjątkowa niespodzianka. Zostańcie z nami. Dla osób, które zostaną do końca, ja mam gadżety kordowiadowe, a już teraz przekazuję głos i proszę o tą najważniejszą dziś informację. No i proszę państwa, stało się. Olsztyn stolicą polskiej zumby. Zawiercie w województwie śląskim wynosił 926 osób tańczących, a organizatorzy przygotowali dzisiaj 1300 pasków tych bransoletek dyskotekowych, ale niestety takiego wyniku przyjąć nie możemy jako Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych. A dlaczego? Dlaczego? Bo osób tańczących doliczyliśmy się 1655. Zostanie wpisany do najnowszego wydania niezwykłej encyklopedii zatytułowanej Polskie Rekordy i Osobliwości, który się jeszcze w tym roku ukaże. Gratulujemy pomysłodawcom, gratulujemy wam, uczestnikom. Okoliczność tego rekordu Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych przygotowało specjalny certyfikat, który pozwolę sobie wręczyć. Władzą. Ludziom, którzy właśnie zasłużyli sobie w pocie czoła na właśnie tego typu sukces. Dziękuję bardzo i gratuluję. Wielkie brawa, słuchajcie. Wielkie brawa przede wszystkim dla was. I teraz ten najważniejszy moment, moment przekazania certyfikatu, dowodu na to, że pobiliśmy ten rekord. Rekord jednouczesnego tańczenia zumby zostaje w Olsztynie, zostaje w Kortowej i należy do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wielkie brawa, certyfikat jest już w twoich dłoniach. Piotrek, spodziewałeś się, że będzie aż tak dobrze? Liczyliśmy na dobrą pogodę i udało się, mamy rekord. Coś tu więcej mówić. Panie Piotrze, Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna jest z nami. Spodziewał się pan, że studenci tak się spiszą? Studenci nasi nigdy nas nie zawiedli. Kortowiada.
ale przeszliście naprawdę wszelkie oczekiwania. Serdecznie Wam gratuluję za Waszą aktywność. Jestem przekonany, że to już dobre preludium, wstęp do kortowiady, która już praktycznie się rozpoczęła. Dobrej zabawy, jutro spotykamy się w mieście, przekazuję klucze. Jestem przekonany, że cała 55. kortowiada będzie wspaniałą, jak zwykle, wspaniałą imprezą, wydarzeniem. Serdeczne słowa uznania dla samorządu, dla Was wszystkich, samorządu studenckiego i dla Body Perfect, który wspólnie zorganizował ten występ. Gratuluję Wam serdecznie i dziękuję. Panie Pawle, to jeszcze poproszę o szybkie sportowe zaproszenie dalej do tańca, bo my zostajemy bawić się dalej. Jasne, studenci. Jaka jest najlepsza impreza studencka w Polsce? Kortowiada, kortowiada, kortowiada. Miej zabawę i do tańca. To co? Tutaj mam hasło od instruktorów. Jeszcze raz na 3-4 krzyczymy co? Super! Co? Super! No jeszcze raz, wszyscy razem. 3-4! Prosimy zumbę. Tańczymy dalej, a przed Wami, słuchajcie, jeszcze jedna niespodzianka, bo to miała być zumba w deszczu, więc będzie zumba. Arrebatado, 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 arrebatado